Karciupierza były też piosenki, no były. I proszę śpiewać właśnie. No to co zaśpiewamy? Oka studienka, głęboko kopana, a przy niej Kasieńka, jakby malowana. Przy studience stała, wodę nabierała, o swoim Jasieńku kochaniu myślała. Żebym cię, Jasieńku, w wodzie zobaczyła, to bym ja za tobą do wody wskoczyła. W dawniejszych czasach nie było telewizji, rzadko kto miał radio, no i pierze było raczej potrzebne, bo osobiście dla nas, dla naszych dzieci, a czasem i dla wnuków. Dzisiaj to pierze zastępowane już jest takimi syntetycznymi środkami, już nawet ale młodzi ludzie. Na poduchach śpimy. Ale, a ja jak poduszkę też mam, ale są też... Ale darcie pierza odbywało się zimą, dlatego że panie miały więcej czasu. Zimowe wieczory spędzały przy darciu pierza. No i miały troszeczkę inaczej w domu, przepraszam. Bo latem nie miały ku temu czasu. Tego, że w domu. I później się zbierały, opowiadały, śpiewały przy pierzu. A na końcu była imprezka, co gospodyni robiła pierzoka tak zwanego, poczęstunek, czasami był podawany, może nie czasami, tylko trunek, bimberek, no i czasami grajka też gospodyni zamówiła. A ploteczki były? Były. Ploteczki były, tak, jak najbardziej. Ale jak tutaj koleżanka właśnie powiedziała wcześniej, zakończenie tego darcia pierza, to było tak, że takich sąsiadów mieli właśnie też w porządku i wpuszczały im wróble, te pióra. A my się tak jako dziewczyny cieszyłyśmy, że te pierza, to cała chata była w tych piórach porozwalana. Nie? No i wszystko fruwało, tak. No bo to przyszło z 5 wróbli, czy ileś tam z pod dachu wyciągli wieczorem. I to właśnie... Tak, o to chodziło, no tego to już nie wiem, bo byłam młoda jeszcze, nastolatką, bo tak dobrze nie pamiętam. Ja też pamiętam u swojej mamuli, co już na świecie miałam swoją córunię, która już chodziła do przedszkola, ja ją mieszkałam oddzielnie, do mamy też przechodziliśmy tam drzeć do pierze, no to moja córuchna chodziła do przedszkola, przepięknie śpiewała panią, zadowolona, panie mówią, o w przedszkolu się nauczyła. No to pamiętam. Mamusia zawsze ugościła te panie. Nawet nie tylko czekała pierzaka, tylko kolację robiła. To herbatkę, to kakao. No to były ciasta. Tak. Obowiązkowo. A jakbyście miały nauczyć jakąś taką zupełnie kobietę, która nigdy tego nie robiła, to od czego byście zaczęły tą instrukcję tego darcia pierza? No żeby to pierze pozyskać. No to tak, a później? No później to pierze musi być przechowywane, wietrzone i wtedy wieczorami dopiero się zimową... A później te pióra jak się obdziera, żeby biorę były? Taką gałązkę. No taką większą, no. To się obdziera od góry do dołu. Się szybkę taką, żeby nie kuła już w poduszce czy w kosznie, to się rzuca, a te takie drobniejsze... A ten pyłek taki, to się odkładało, puch ten pół. I to się segreguje, tak? Nie, wszystko razem. Pierze było z kaczek i z gęsi. Tak. I rodzice nie mieszały jednego z drugim. I żeby była dobra poszewka, dobry gatunek. Żeby nie przechodziło. Żeby nie przechodziło, żeby tam nie wychodziły te niedotarte, tak. Nieprzedarte kawałki. Szypułki. No bo to szypułki. A dzieciom to trzeba by było powiedzieć, no jak? No właśnie, że kaczkę się zabija, gęś się zabija, ją trzeba oskubać. Na sucho. Potem jedziemy do. To jak kto miał pierze? Do tego szliśmy, co nas zaprosił, miał co robić mieliśmy. Ale na przykład takie były panie, co też były takie przypadki, że na przykład darło się pierze na przykład jednej pani, nie zrobiła uczty, na drugi rok do niej już się nie szło. Bo, bo nie zrobiła pierzoka.
Nie zrobiła sznapsa. Zobaczyła pierze, źle było odarte i mówi sobie tak, nie zasłużyłyście go. Czyli tradycja mówi, że trzeba to też podsumować dobrym jedzeniem, tak? Tak, tak, tak. I panowie jako dzieci, to też tam coś dla nich było? Panowie to się nieraz zajmowali na... domem, koszyki nieraz, pletli. Nieraz była muzyka. Panowie nie skubały, nie robiły przy pierzu. Nie, tam się zajmowali innymi, czy koszyki pletli, czy co tam jeszcze robili. Mietły robili. Mietły, o, mietły. Mietły albo czonki. Ale na ucztę zaproszone byli. Żona była niegrzeczna, to trochę tego czonka się bała. Tak, tak, czonek. Zależy jaki czonek. Jak się dobrze wyprawił, czonek się bała. A czasami się kłóciły panie przy pierzoku? Za dużo śmiać się nie było. Obawiały się. Jak chłopaki przychodzili, to poznawali dziewczynę i czasami to się tworzyła rodzina. Także moja córcia już pamięta, co to pierze i ona już by się tutaj nie uczarowała. Moje nie pamiętają, nie. A moja nie wie, co to. Babciu, pamiętasz, jak darliśmy u ciebie pierze? No moje też. Dobrze, a takie poduchy i pierzyny to były też wyprawkami pewnie dla młodych. Oczywiście, to już... To było takie wiano. Posagowe takie. Moja córka, jak ślubowała od teściowej, dostała puchową. Pierzynę. O, to chyba z tych pypci. To się bułek. No nie wiem, jak dobra teściowa to dała najlepsza. Nie, z samego puchu. Co? Wierzysz, że teściowa by dała z puchu? Tak, ja nie wierzę. Ale nie, ale naprawdę to szczerą prawdę. Taka lekuchna, taka piękna. I nawet mojej wnuki, jakżeś do mnie chodził, mówiłam ci, panie, jak się ożeniłeś do roboty, chanie. No tak moja ciocia śpiewała, pamiętam, też tak przy piórkach. Tak śpiewali. Szył dziadek licki, co dziś dył, złapał za cycki. A mam tak krzyczy i protestuje, że dziadek na niej igłę prostuje. Zagraj mi pieśń o miłości, może ostatni już raz. Pójdę ja sobie w ten świat, bo mam już 20 lat. Znajdę